Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem więcej o tym, jak dbać i pielęgnować o Twoje drzwi loftowe. Cześć, nazywam się Michał, jestem właścicielem Icon Group, firmy produkującej drzwi loftowe Icon Loft. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami i radami na temat tego, jak dbać o drzwi loftowe tak, aby służyły nam na lata. Nie przedłużając, przechodźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Drzwi loftowe są wykonane z metalu. Ten metal jest pokryty farbą proszkową. To jest farba, która jest de facto plastikiem. Jest to taki proszek, który nakłada się na metal. On później trafia do pieca, tam ulega polimeryzacji i powstaje taka ładna warstwa gładka lakieru na metalu. Ten lakier jest stosunkowo trwały. Natomiast nie jest niemożliwe uszkodzenie go. Dlatego właściwa pielęgnacja ma znaczenie, zwłaszcza w warunkach sprzyjających korozji. Czyli przykładowo, jeżeli macie drzwi do łazienki, no to tam szczególną uwagę należałoby przyłożyć do tego, aby zadbać o lakier, tak aby drzwi nam nigdy nie zardzewiały. Producenci farb proszkowych przekazują dość szczegółowe instrukcje na temat pielęgnacji powłok lakierowanych metodą proszkową. Natomiast sprowadza się do to kilku podstawowych rzeczy, o których trzeba pamiętać. Pierwsza rzecz, nie szorujemy drzwi loftowych. Drzwi loftowe wycieramy najlepiej delikatnie zwilżoną ściereczką. Nie szorujemy, nie drapiemy niczym metalowym, nie stosujemy żadnej agresywnej chemii, broń Boże, żadnej chemii zawierającej jakieś takie elementy ścierne. Wystarczy je po prostu odkurzyć, przetrzeć lub zastosować jakiś delikatny środek, jeżeli chcemy usunąć tłuste ślady palców, no to wtedy coś w stylu płynu do mycia szyb powinno wystarczyć. To samo tyczy się pielęgnacji szyb, tutaj jakby wielkiej filozofii nie ma, każdy z nas dobrze wie, jak czyścić szyby. Drzwi loftowych nigdy nie pastujemy, nigdy nie polerujemy, nie stosujemy żadnych past woskowych, nie malujemy. Dlatego jeszcze raz na koniec, podsumowując, delikatne czyszczenie za pomocą wody lub bardzo delikatnego detergentu wystarczy w zupełności, aby Wasze drzwi loftowe były zawsze czyste, ładne i służyły Wam na lata. Mam nadzieję, że ten odcinek rozwiał Wasze wątpliwości na temat pielęgnacji drzwi loftowych. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Postaramy się na nie odpowiedzieć jak najszybciej. Życzę Wam wszystkiego dobrego i na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeśli jesteście zainteresowani bezpłatną wyceną drzwi loftowych na wymiar, odwiedźcie koniecznie naszą stronę www.icon-concept.pl. Tam w prawym górnym rogu znajdziecie przycisk Szybka wycena. Klikając w ten guzik traficie do formularza, za pomocą którego już 20 sekund wycenicie swoje wymarzone drzwi loftowe na wymiar. Jeżeli uznacie te informacje za wartościowe i chcecie dowiadywać się więcej o stolarce loftowej, koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale.